Witamy Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Moim gościem jest dzisiaj Hubert Czajkowski, grafik, artysta, autor komiksów. Także komiksów, które znajdowały się w naszym sklepie, które Państwo znają. Komiksów z cyklu Lux in Tenebris, opowiadających taką historię z wczesnego średniowiecza o przygodach mnicha i rycerza wśród na pograniczu terenów pogańskich i chrześcijańskich. Bardzo interesująca, zajmująca historia od wielu miesięcy na rynku, ale my dzisiaj będziemy zajmować się czym innym. Będziemy mówić o komiksie, o pracy Huberta i o naszym najnowszym produkcie, czyli Nocy Świętego Bartłomieja. Hubert, skąd ci się wzięło zainteresowanie komiksami? Od małego rysowałem. I ja, tak jak każdy w moim wieku, zetknął się z komiksami w PRL-u. No tak. Czyli Tytusy, Kajko i Kokosz i wszystkie inne produkty, książki, które się pojawiały wtedy w księgarniach, to ja to wszystko łykałem i po prostu czytałem. Też był taki pisemko Świat Młodych. Pamiętam. Nie wiem, czy pamiętacie, tam z tyłu był komiks zawsze tak. I to też kolekcjonowałem, sklewiałem sobie w takie książeczki, żeby to czytać. I sam próbowałem też rysować. No, każdy taki komiks, który kupiłem, przerysowywałem kadry, kopiowałem i rysowałem sobie swoje warianty tych komiksów, więc gdzieś tam od małego cały czas ten komiks był w mojej głowie. Ale to było jeszcze zanim w ogóle wymyśliłeś, że zostaniesz artystą i zanim poszedłeś do liceum plastycznego. Tak. No to były lata 80. No. Wszystkie te próby, no bo jakby, tak jak powiedziałem, rysowałem od małego, to gdzieś komiks był jakby takim krokiem dalej, no bo sam rysunek, jak ja za młody rysowałem te bitwy, jak wszyscy. Kopiowałem Poczet Królów Polskich. Robiłeś to bardziej udatnie niż inni po prostu. Nie wiem. Bo ja też robiłem różne takie numery, ale nie poszedłem w tę stronę i w życiu nie wpadłem do głowy, że można kopiować kadry z komiksu i w ten sposób się czegoś uczyć. To nie przeszedłem tego etapu niestety. No ja sobie wymyślałem sobie potem te historyjki, te bitwy, jak ta narracja dalej sobie płynęła. Tylko, że no, oczywiście przed liceum plastycznym no, to były takie próby nieudane, można powiedzieć. Wszystkie komiksy moje kończyły się na trzech stronach, bo miałem zawsze dobre pomysły na początek, a potem to wszystko jest. Grzęzło gdzieś. Ale to w gąszczu. Nie ma nieudanych pomysłów, bo one wszystkie do czegoś służą. Potem jak się zgromadzi, to się okazuje, że jest antologia. Tak. No nie wiem. Może warto je przypomnieć. Masz to gdzieś? Gdzieś to mam, tak. Mam te stare rysunki, ale nie wiem, czy one się nadają na publikowanie. Ale to możemy przynajmniej pokazać kiedyś. Tak, no i potem liceum plastyczne, to tam już, tam sobie chwilę dałem spokój z komiksami. Aha. Tam była nauka rzetelnego rzemiosła, rysunku, więc... Ale co, atmosfera nie sprzyjała komiksowi? Raczej nie, znaczy... Raczej rysunek humorystyczny, jeżeli komiksy to jakieś takie żartobliwe, jakieś rysunki humorystyczne, natomiast... Historiek obrazkowych nie. Nie. Dopiero wróciłem do komiksu na studiach, bo na studiach zacząłem pracować ilustrując książki, ilustrując różne artykuły w gazetach, ilustrując gry różne, więc tam mnie zawsze do tego komiksu ciągnęło. No i tam miałem pierwszy udany, można powiedzieć, znaczy udany, no o tyle, że skończyłem jakąś historię, która się zawarła w 20 stronach, to był taki komiks do scenariusza Jacka Komudy, Pierścień z krwawnikiem miało tytuł i to miało się ukazać w jego powieści. Wtedy Jacek biegał po wydawnictwach i chciał, żeby mu wydano tę Wilcze Gniazdo, jego pierwszą powieść i tam ten komiks miał się pojawić jako taki dodatek. No ale oczywiście się nie pojawił, bo książka się nie, książki nie wydano, więc... Nie było odpowiedniego wydawcy, powiedzmy sobie wprost. Dokładnie, więc ten komiks znowu gdzieś tam wylądował w szufladzie. No to były jakieś połowa lat 90. No, połowa lat 90? Tak. Kurczę. No, mów. No i też znowu próbowałem jakiś... Tylko, że ja miałem zawsze problem ze scenariuszem.
żeby... Wszyscy mamy problemy ze scenariuszem. Żeby mieć historię jakąś taką, która poniesie... Znaczy, to cały czas gdzieś w głowie miałem to, ten pomysł na początek i to się urywało. No i tak dojechałem do pierwszego komiksu, pierwszego albumu, który zrobiłem, to dopiero w 2013 roku. Tak, 2013 rok, to było Romowe. No ale to już po spotkaniu ze scenarzystą, którego... Ze Sławomirem Zajączkowskim. Tak, ze Sławomirem Zajączkowskim, który... Z Grodziska Mazowieckiego. Tak, który, który pomógł mi przy tym komiksie, ponieważ ja miałem pomysł na ten komiks, a on jako scenarzysta, który już ma na koncie jakieś albumy komiksowe, postanowił się zaangażować i napisał profesjonalny scenariusz. Zrobiliśmy scenorys i ja siadłem i rysowałem tak, strona po stronie. Ja może tylko powiem jeszcze, że Hubert jest postacią znaną wielbicielom twórczości Jacka Komudy, bo on, Hubert ilustrował powieści Jacka Komudy i może powiem słów kilka o scenariuszu. Ja mam straszliwe kłopoty z pisaniem scenariuszy, nie potrafię tego robić i tak naprawdę, kiedy zaczęliśmy współpracować z Hubertem, to no ja pisałem jakieś takie kawałki, a Hubert się do tego odnosił w jakiś sposób. Nie umiem napisać scenariusza, być może w gęstych próbach, w jakimś sprawdzianie bojowym się kiedyś tej umiejętności dorobię, ale nie jest to niestety, proszę Państwa, proste. To tak na marginesie. Strasznie późno komiks. Zrobiłeś ten komiks. No ja rozumiem, że rynek jest niesprzyjający, prawda? Rynek komiksów w Polsce... Czy rynek komiksów w Polsce ułatwia start rysownikom i autorom? Nie, zupełnie nie. Praktycznie polskich rysowników to można policzyć na palcach dwóch rąk. Mhm. Ci, którzy się utrzymują z tego, ci, którzy rysują, mają zamówienia od wydawnictw. Także większość komiksów, które się pojawiają na polskim rynku, to są przedruki z zachodu, z Francji, czy też komiksy amerykańskie. No dobrze, ale są ambicje, tak? Są wydawcy, którzy mają ambicje i ci wydawcy próbują coś robić. Natomiast no, efektów tego nie widać, no bo rysownicy są związani z jakimiś instytucjami państwowymi, prawda? No, ja mam na myśli tutaj IPN, tak? Bo to jest główna. Na przykład, tak. Ale jeszcze z jakimi? No są rysownicy, którzy rysują dla Gazety Wyborczej, ale też myślę, że część z nich osuwa się po prostu w ilustrację, dlatego że Tak. Tak zwani komiksiarze, oni głównie żyją z rynku reklamy, gdzie rysuje się storyboardy. Tak? Że tacy rysownicy, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć tylko z rysowania komiksów, no to tak naprawdę jest niewielu. I to muszą stać za tym takie instytucje jak na przykład IPN, który dobrze za to zapłaci i po prostu będzie to wydawał. Powiedz, jak wygląda praca nad twoim komiksem, ponieważ ludzie, widząc komiks, no, który jest jakąś tam historią obrazkową, ładnie, elegancko wydaną, po przeczytaniu czasem czują niedosyt, także to jest za krótkie. Natomiast nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, jaka to jest nieprzytomna ilość pracy. Może coś o tym, jaka jest techniczna strona produkcji takiego albumu? Na przykład ten album Noc Świętego Bartłomieja powstawał około roku, tak? Półtora roku, bo zrobiłem sobie przerwę na dokończenie poprzedniego komiksu. Natomiast no, mniej więcej, tak jak porównując te poprzednie komiksy, to jest praca około roku, półtora dla mnie, który zajmuje się komiksem po godzinach. No czyli tak. Mam normalną pracę, siadam wieczorem, każdego dnia rysuję kolejne strony. Mało kto może sobie pozwolić nikt w zasadzie na rysowanie tylko i wyłącznie komiksów. Każdy gdzieś pracuje, a to wszystko ze względu na ubóstwo i płyciznę tego rynku, niestety. Dokładnie. Tak jest. No właśnie, album powstaje półtora roku, ty rysujesz to w sposób tradycyjny, to znaczy siadasz z piórkiem. Siadam z piórkiem, rysuję to na dużo większym formacie niż potem czytelnik to ogląda, czyli mniej więcej to jest plansza A3. Oprócz tego jest jeszcze praca nad zbieraniem źródeł, tak jak w przypadku tego komiksu, jak sam wiesz, musiałem przekopać się przez wiele... No, ja nie pomagałem Hubertowi, to od razu powiem. Ja tylko napisałem tę historię w bardzo koślawy sposób, a on zrobił resztę. Nie, koślawy, to wiesz, są plusy i minusy tego takiego scenariusza, ponieważ...
okej, taki klasyczny scenariusz to wygląda tak, że scenarzysta, tak było w przypadku scenariuszów Sławka, że on opisuje dokładnie kadr po kadrze, co tam się mniej więcej znajduje i ode mnie zależy wygląd postaci, lokacje, stroje, no takie rzeczy, które to muszę sobie oczywiście odnaleźć i sam jakby zbadać, natomiast w swoim przypadku było to jakby pozostawienie jeszcze szerszej furtki. Zwalenie odpowiedzialności po prostu. Nie, ja bym tego tak nie nazwał. Miałem pełną swobodę nad tym, jak komponować te strony, jak bawić się kadrami. Nie miałem od ciebie żadnych sztywnych wytycznych do rysowania tego komiksu. Natomiast jakby cała warstwa taka odszukania materiałów no właśnie pozostała po mojej stronie no, i to, tak. Co uważam, że to jest fajne, no bo można się przegrzebać i dotrzeć do naprawdę ciekawych materiałów, no szczególnie takich, jakie teraz internet nam oferuje, czy różne muzea, które jakby publikują obrazy czy grafiki w dobrej rozdzielczości. No jest dużo rzeczy dostępnych po prostu za darmo na stronach muzeum. Dokładnie. Jeszcze, bo mam wrażenie, że wysoka specjalizacja, jeżeli idzie o rynek komiksów na zachodzie, wymusza to, co powiedziałeś. To znaczy, że scenarzysta musi opowiedzieć tę historię tak, jak to jest w scenariuszu filmowym. Tak? Ten stoi tutaj, ten stoi tam, ten robi to, ten robi tamto, a ty tylko dopracowujesz szczegóły, a do tego jeszcze jest facet od koloru, prawda? No tak, tak jest na rynku amerykańskim. Ludzie, czytelnicy sobie nie zdają z tego sprawy, czytelnicy książek, nasi odbiorcy też nie zdają sobie z tego sprawy, dlatego że ja inwestuję w komiks trochę wbrew opinii, które i głosom, które odbieram z rynku swojego, ale uważam, że kultura obrazkowa jest ważna i dalej będziemy tę taczkę pchali z komiksem, choćby nie wiem co, choćby wiało nam w oczy. No właśnie, bo to jest rysownik, scenarzysta i kolorysta jeszcze, tak? Ile można go tak nazwać. Można jeszcze, jeśli chodzi o rynek amerykański, to jest tam facet, który kładzie tusz, facet, który najpierw robi podrysy ołówkiem, aha, facet, który wpisuje literki w dymki, facet, który koloruje, więc to jest rynek specjalizacji. No. No w Europie tak nie jest. No. W Europie tak nie jest, a w Polsce tak nie może być, dlatego że rynek de facto nie istnieje i łudzenie się, że rynek polski utrzyma tę specjalizację, no to jest brak rozsądku. Rynek nie utrzyma nawet grafika, który sam o wszystko dba, łącznie ze scenariuszem, a co dopiero tylu specjalistycznych funkcji. No, ale staramy się ten rynek pogłębiać. Powiedz mi, czy brałeś udział w jakichś konkursach? Nie, bo konkursy deprawują rysowników. Nie, ja w głowie zawsze miałem to, co ja sam chcę rysować i nie, to trzeba iść na jakieś kompromisy wtedy, a to nie jest dobre. Dobrze, no oczywiście, że trzeba iść na kompromisy. A powiedz mi, ponieważ wcześniej rysowałeś XVII-wieczne historie, czyli taki sztafasz z trylogii u Jacka Komudy. Tak. Potem przerzuciłeś się na to średniowiecze wczesne. Czy jak zaczęliśmy robić Noc Świętego Bartłomieja, gdzie występował zupełnie inny detal niż do tej pory robiłeś, czy jakiś kłopot był z tym i czy dużo cię to pracy kosztowało? Nie, nic ponad to, że no, tak jak zawsze trzeba się przygotować do komiksu, więc odnalezienie sobie tych źródeł to po prostu jest normalną częścią pracy. No i musiałem przenieść się na tą trochę zachodnią Europę, ponieważ no, ten koniec XVI, początek XVII, powiedzmy w Polsce, to ja miałem to jakby ogarnięte w przypadku ilustracji do Jacka Komudy. Natomiast tutaj musiałem jednak wniknąć w ten trochę inny inaczej świat. Tak. Nie słychać jeszcze póki co głosów krytycznych dotyczących naszego albumu. Być może takie się pojawią. Ja czekam na te głosy, bo bardzo bym chciał z nimi popolemizować i publicznie może nawet i odpowiedzieć krytykom. No więc z utęsknieniem czekam na te głosy. Mam nadzieję, że one będą. I wrócę do scenariusza, ponieważ mieliśmy przez długi czas, planowaliśmy rzecz, której ja nie byłem w stanie wykonać, czyli komiks o córce Mieszka I, wydanej za króla Danii.
Taki był projekt, proszę Państwa, ale ja nie dorosłem do tego projektu i nie byłem w stanie wymyślić scenariusza na ten temat. Bardzo przepraszam. Więc w końcu stwierdziłem... Może kiedyś. Do tego dojdzie. Więc w końcu stwierdziłem, że musimy zrobić coś, z czym ja sobie poradzę i pomyślałem sobie, że najłatwiej poradzę sobie z Nocą Świętego Bartłomieja. I oto mamy Noc Świętego Bartłomieja, proszę Państwa, zrobiliśmy to. I to jest pierwsza historia obrazkowa i w ogóle pierwsza publicystyka w języku polskim, która inaczej opisuje te kwestie, inaczej naświetla te wypadki. I no, parę osób może się poczuć poważnie zaskoczonymi tą historią, która się tu znajduje. Głównym bohaterem tej naszej opowieści jest Józef Nassi, proszę Państwa, znany nam już. Ja może pokażę, albo może niech Hubert pokaże. Nie, ja pokażę, bo już otworzyłem. Józef Nassi, człowiek, który sponsorował politykę europejską, najpierw z Antwerpii, a potem ze Stambułu, w młodych latach z Antwerpii, a w starszym wieku ze Stambułu, i kreował polityczne byty na kontynencie. Był to Żyd sefaradyjski wyrzucony przez Portugalczyków z kraju. I teraz tak, bo ta historia nie jest standardowa. Jak myślisz, czy rynek, inni graficy, jak oni to odbiorą, czy w ogóle... Trudno powiedzieć. No to, ja też czekam. Nie, to jest dosyć eksperymentalny komiks. No eksperymentalny też ze względu na treść. Dokładnie. Tak? No, głównie na treść. No to formę starałem się dopasować do tej treści, więc też jest eksperymentalna. No ale... Wyszło, wydaje mi się, coś ciekawego. Nie no, bo mamy tutaj masę postaci, o których nikt wcześniej nie słyszał, tak? Nie mamy tutaj standardowej intrygi, bo no, wszyscy się przyzwyczaili, że komiks to jest takie medium dla młodzieży, prawda? Mhm. Gdzie jest trochę emocji, są jakieś dziewczyny, jacyś faceci jeżdżą na koniach i tak dalej, a czasem z nich zlatują. Nic takiego tu nie mamy. Nie ma. Nie tu, jest, tu jest snucie opowieści wokół wydarzeń tej nocy świętego Bartłomieja i powiązań różnych postaci, które gdzieś tam odegrały rolę. Szeroko żeśmy to zakroili i mam nadzieję, że ci to nie sprawiało kłopotu, że to było tak szeroko no, zaplanowane. Bo te wcześniejsze albumy, no to była historia po nicce do kłębka, a tak. Tutaj jest zupełnie inaczej i ja się trochę obawiałem, że to się nie zgra. I powiem tak, zrobiliśmy ten komiks, on był niby gotowy, ale się okazało, że brakuje stron. I trzeba było coś dopisać. Ja to dopisałem i ja nie wiedziałem, czy to się łączy. Ale Hubert powiedział, że okej, okay, prawda? Mhm. I się połączyło, tak. I się połączyło. I tak naprawdę ta historia była robiona w ostatnim miesiącu na nowo. Mm-hmm. Ostatnie 6 plansz powstawało, jakby to powiedzieć, na nowo i zupełnie inny wymiar nadało tej opowieści. No mam nadzieję, że ciekawszy. No niby to też jest historia taka po nitce do kłębka, no ale tych kontekstów jest tutaj sporo. No i mam nadzieję, że walor edukacyjny tego albumu jest no, niezaprzeczalny. Nie da się go zakwestionować. Jeszcze będziemy gadać, ale mhm. ja bym chciał, żebyśmy pokazali ilustrację, ponieważ... Aha, powiedz mi, czy nie miałeś kłopotu z kolorem, dlatego że wcześniej rysowałeś rzeczy czarno-białe. Jak było z kolorem? Ponieważ dodawanie koloru, znaczy ja nie znam w ogóle warsztatu, proszę Państwa, i dla mnie to jest w ogóle czarna magia. Ja nie wiem, jak oni to robią. Jaki to jest kłopot z tym kolorem? O co chodzi? Nie, no, okazało się, że to nie jest żaden kłopot. Oczywiście rysunki powstawały tuszem przed nałożeniem koloru, ponieważ kolor nakładałem w komputerze. Aha. Później, więc miałem nad nim pełną kontrolę. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby robić ilustracje w kolorze tak, powiedzmy sobie, z biegu na żywca, ponieważ ja się w tym kolorze wcześniej tak swobodnie nie poruszałem. To jest twój pierwszy komiks, gdzie mamy kolor. Pierwszy komiks kolorowy, tak. No.
Tak. I ten kolor jest niezwykle dyskretny i on jest w ogóle fantastyczny, bo tu jest, proszę Państwa, to się nazywa bistri sepia, ja to pamiętam ze studiów. To brązowe to jest sepia, a to granatowe to jest bistr. Takie były rysunki w XVIII wieku, malowane takimi specjalnymi technikami. Hubert do tego powrócił i mamy to, co mamy. Od strony technicznej ten komiks jest przez to bardzo ciekawy, no jest utrzymany w pewnej tradycji. Dobra, ale jeszcze coś powiedz o tym kolorze. No pamiętasz, jak powiedziałeś mi na początku, że komiks ma być kolorowy. To prawda, tak powiedziałem. No to ja zaproponowałem to może sepia. Tak. No ale ja myślałem, że sepia, a co ja wtedy powiedziałem? Nie, okej, okay, tak, idźmy w to. No ale okazało się, że strony tak na początku ten kolor się rozwijał. Że już na ostatnich stronach to już jest pełen. Bo może one są przemieszane, więc tutaj nie widać tego progresu. Ale to zdradźmy kilka ciekawostek, bo to powiedzmy od czego zaczęliśmy. Mhm. To był początek. Tak, i to był mocny początek. To był początek, od tego się miało zacząć. Ale potem się okazało, że komiks jest za cienki i dopisaliśmy i dorysowaliśmy ten początek. Początek i kilka stron w środku. I kilka stron w środku. Zagarniając jeszcze wschód, tak. Bliski wschód, który nagle okazał się, no to było kolejne pole do eksploracji dla mnie, żeby sobie znaleźć źródła, żeby na przykład narysować aresztowanie statków francuskich w porcie w Aleksandrii. Tak? Tak. To ciekawe, ja pokażę te plansze. Tutaj mamy aresztowanie statków francuskich przez Turków. No, ciekawe są postaci, bo Walezjusze rzeczywiście są podobni do Walezjuszy. Oni są trochę podobni do tego, takie mam wrażenie, ale nie jestem pewien, czy to cię inspirowało, co widzieliśmy w starym filmie Królowa Margot, takim z lat 90. Ja starałem się nie oglądać tego filmu. A jednak. Nie, ja inspiracją dla mnie były obrazy. Aha. Całe szczęście mamy portrety Jeana Clouet, który sportretował całą rodzinę królewską i różnych pomniejsze osoby z dworu, z otoczenia, więc to wszystko jest świetnie wyrysowane i na tym się można opierać. Okej, okay, a Józef Nasi, Donna Gracja. To jest grafika, się bodajże nazywa Artur to jest Szyk. XIX-wieczna grafika. Początek XX wieku, tak. I to jest jedyna grafika, która wyobraża. Jest jeszcze drugi obraz, który pokazuje Józefa Nasi przed sułtanem, natomiast on jest tyłem, nie widać jego twarzy. Aha. To jest całkowita dowolność. Ale tak, okay, ale tu się troszeczkę nawiązywałem do tej grafiki tej z początku XX wieku. Jeszcze chciałem... Widok Stambułu, który też odnalazłem. Był taki grafik pochodzenia duńskiego chyba, albo niemieckiego, Melchior Lorck. I on właśnie rysował Stambuł w tym mniej więcej okresie, więc i to takie właśnie długie, duże panoramy, które pokazują dokładny wygląd Stambułu z tamtego okresu. No to więc fantastyczne. Ja tego nie wiedziałem. To nie jest tak, że ja tutaj udaję, że nie wiedziałem, bo nie konsultowaliśmy się w ogóle w tych sprawach. No, widok Paryża, to też się posiłkowałem. Walsingham i Philip Sidney, to oni są na obrazach, to ja wiem to tak, o tym, więc to tak, nie ma kłopotu. Cała rzecz opowiada oczywiście o brytyjskiej intrydze w Paryżu, która zaowocowała tym, co nazywamy nocą świętego Bartłomieja. Proszę Państwa, ja tu chciałem koniecznie pokazać taką planszę, która mi się najbardziej podobała. Zaraz ją znajdziemy. No, katedra to wiadomo. Notre Dame. Katedra jest łatwa do odnalezienia. O, właśnie, to są wojska admirała de Coligny odpoczywające pod Paryżem, czekające na sygnał, żeby wkroczyć do miasta i zrobić porządek z dynastią i z samym miastem. Nigdy ten sygnał nie nadszedł właśnie. No więc, proszę Państwa, jest tu mnóstwo inspiracji, mnóstwo tropów, które prowadzą do dzieł sztuki, mało znanych. Więc jeżeli ktoś się łudzi, że oglądając te obrazki będzie miał jakieś łatwe skojarzenia, ten się pomylił.
po prostu, o czym informuję zawczasu. No wiadomo, Królowa Elżbieta, Cecil, Walsingham, to są też osoby znane z portretów. Coś jeszcze. Jest trochę scen metaforycznych, ta mi się bardzo podoba. I w ogóle jestem zbudowany, powiem ci, tą planszą, bo pokazanie w ten sposób polityki angielskiej i polityki cesarstwa we Francji, to jest mistrzostwo świata. To proszę bardzo, jeszcze może tak, to jest mistrzostwo świata. Także super. Myślę, że jak będziemy, zresztą ta plansza tak samo, dużo jest takich syntez, co podnosi walor tego albumu. Myślę, że jak będziemy robić kolejny, a będziemy na pewno robić kolejny, proszę Państwa, to już wiadomo, to zrobimy grubszy, co nie? Tak, koniecznie. Zrobimy grubszy i to ja powiem, o czym zrobimy, nie? Mm-hmm. Bo wymyśliłem, że trzeba zrobić, na początku mieliśmy taki pomysł i Hubertowi bardzo się to podobało, że zrobimy o wyprawie protestanckich statków z Bremy na Islandię po siarkę przed wojną 30-letnią, tak? O takich technologicznych ciekawostkach, ale to może kiedyś zrobimy. Natomiast teraz zrobimy o porwaniu Jana Kazimierza. Mam nadzieję, że to nam się uda. Ja chcę to jeszcze połączyć z innymi projektami bardzo wątpliwymi. Nie wiem, czy nam się te projekty czy nam się uda je zrealizować, ale jest to bez znaczenia, bo komiks będziemy robić, tylko że po wakacjach zaczniemy, tak. Nie? No bo Hubert musi odpocząć. Na jesieni. Z myślą taką chciałbym przeprowadzić tę operację, żeby może się uda to przetłumaczyć na hiszpański, ponieważ to jest jedyny język, na który warto moim zdaniem przekładać polskie produkcje. No a wiadomo, że książek nie zrozumieją, a jak nawet wydamy je tam, no to nie będziemy mieli szansy na dystrybucję, a z komiksem łatwiej, bo rynek hiszpański jest dosyć rozbudowany, zresztą to tak jak francuski, może mniej niż francuski, ale jakiś tam rynek istnieje, no na pewno większy niż w Polsce. No a poza tym po hiszpańsku też mówi się w Ameryce Południowej. Dokładnie. Więc to, oczywiście ja nie mam takich macek, które sięgają do Ameryki Południowej, ale do Hiszpanii to mam. I myślę, że spróbujemy coś takiego zaaranżować, także, ale to nie będzie szybko, bo pewnie popracujemy nad tym z półtora roku, tak jak to było teraz. Także proszę Państwa, upraszam o cierpliwość. Nasz komiks Noc Świętego Bartłomieja jest już w sprzedaży. Moja zasługa w tym jest bardzo znikoma, ponieważ napisałem słaby i niespójny scenariusz. Nie jest słaby. Hubert narysował piękne, barwne, dynamiczne i metaforyczne ilustracje do tego albumu. Treść jest zaskakująca. Jest to pierwszy album, pierwsza publicystyka polityczno-historyczna, ilustracyjna, która przedstawia te wydarzenia Nocy Świętego Bartłomieja w innym świetle, niż to do tej pory było pokazywane. Coś jeszcze możemy powiedzieć? Możemy zachęcić tylko do zakupu. Dziękuję bardzo mojej żonie, która wykazała bardzo dużą cierpliwość. No, bo on to po nocy rysował. Tak, tak, tak. W rysowaniu zresztą jest bardzo, zawsze bardzo zaangażowana w produkcję, w moje produkcje komiksowe. Jest pierwszym recenzentem. Więc jeżeli ja skończę planszę, zawsze się pytam, czy jest okej. Okay. Ja jestem, ona mówi, jest okej, okay, albo nie jest okej. Okay. Ja jestem słabym recenzentem, bo ja wszystko akceptuję, ponieważ... jednego kadru nie zaakceptowałeś. Którego? Ale to był błąd. Nie pamiętam już. To się wytnie. Jednego kadru nie zaakceptowałem? Nie, no był kadr, który wsadziliśmy niepotrzebnie, bo tam był umierający Henryk, okay. A on się potem... Nie, Henryk, Karol. Karol. I on był słaby, rzeczywiście. On potem się pojawiał żywy. Na a no tak, no tak, że okej, okay, dobra. Ale to zmieniliśmy na lepszy kadr. Zmieniliśmy na lepszy.
Ja jeszcze tylko chciałem pokazać admirała de Coligny, którego się zwykle pokazuje jako takiego no, męża stanu. Tutaj widzimy wyraźnie, że w charakterze tego pana no, leżały różne brzydkie nawyki i niekoniecznie on się nadawał do tych obowiązków, ku którym go historia i propaganda francuska do dziś przeznacza. Panorama Paryża jeszcze... ważna rzecz. Dużo jest widoków ciekawych. No i też są oczywiście wątki polskie. Ja nie zdradzę jakie, one są dyskretne bardzo, ale te wątki polskie będą się oczywiście pojawiać we wszystkich naszych produkcjach. Teraz jeszcze może, miejmy nadzieję, że rynek się jakoś obudzi i że jakoś na to zareaguje. Bo ja oczywiście też miałem nadzieję, że to jest trochę prowokacyjne. Oczywiście to jest po to zrobione, żeby mi ułatwić robotę, prawda, ten pomysł, bo łatwiej jest napisać scenariusz do czegoś, co jest już dobrze znane i zwrócił uwagę czytelnika i konsumenta kultury, niż wymyślać historię od początku. Ale mam nadzieję, że prowokacyjny charakter tego albumu no, może jakąś wzbudzi chęć polemiki, może się ludzie odezwą, choć trudno w to wierzyć, bo no, stagnacja jest straszliwa na tym rynku. Mm-hmm. Nie gadają ludzie ze sobą i nie umieją ze sobą rozmawiać ci komiksiarze, to jest niestety przerażające. Jak to zmienić, nie wiem. Także, trzeba robić komiksy, no, trzeba wydawać robić. I się nie przejmować. Przy szóstym może ktoś to zauważy. Nie no... Jeszcze nie mam sposobu na to, jak zwrócić uwagę, jak zmusić, bo co, proszę Państwa, co tu zwrócić uwagę? Tu nie ma mowy o żadnej kokieterii, tych ludzi trzeba po prostu zmusić do tego. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Żadne zachęty, próby, sugestie, to nic nie pomaga. Trzeba ich po prostu zmusić do zainteresowania się taką produkcją. I tyle. No, także ja Państwa do niczego nie zmuszam, bo to nie w tym kierunku działa. Ja tylko pokazuję i mówię, że jest taki produkt, autorem jest Hubert Czajkowski, artysta, grafik, autor, który to jest twój album? Czwarty. Tak? Czwarty. Czwarty album Huberta. Mam nadzieję, że za rok, półtora będziemy mieli piąty album i potem już tak do 60. Śmierci. Tfu, tfu, napsał urok. Dziękuję bardzo. Dziękuję.